Ostatnio, pamiętacie, robiliśmy części. Dzisiaj pójdziemy kawałek dalej. Kiedy zrobimy sobie kilka części, z reguły chcemy połączyć je w jakiś duży element i to właśnie robimy w zespole. Myślę, że na początku stworzymy sobie dwie proste części jako takie zwykłe przypomnienie tego, co robiliśmy ostatnio. Myślę, że może nam to trochę pomóc się rozruszać. Zrobimy sobie sześcian. W jednej sobie zrobimy sześcian części, w drugiej części zrobimy sobie walec i wtedy można też trochę różnych wiązań na tym poustawiać. Pokażę. To tak. Tak jak ostatnio. Robimy sobie szkic 2D w płaszczyźnie, której nam się podoba. Jak nam się podoba. Nie musi być dokładnie taki jak mój. Wasz. Róbcie sobie jakiś prostopadłościan. Więc tak, tworzymy, szybkie przypomnienie, tworzymy sobie szkic, tworzymy prostokąt, kończymy szkic, robimy wyciągnięcie proste, lecimy sobie do góry. Mamy sobie pierwszą część. Zwracamy do tego naszego ekranu startowego. Mamy sobie nową część. Tu sobie narysujemy walec, czyli rysujemy okrąg, tam średnicy i sobie kończymy szkic i wyciągamy tak samo do góry. Dobra. I tak samo zapisujemy tą część. Przesuwamy część pierwszą, część drugą. Dobra, to mam nadzieję, że wszyscy mają, jeśli się nie odzywają też, więc teraz przechodzimy sobie do sekcji nowy zespół. Otwarcie sobie i on wygląda podobnie do naszego, do widoku, który mieliśmy z poziomu tam gdzie tworzyliśmy części. Ale tutaj taką głównym zadaniem tego to jest właśnie wstawianie części potworzonych gdzieś tam i ustawianiem ich zależności wzajemnych. Tutaj już nie operujemy na szkicach, nie tworzymy z reguły, tylko więc zobaczcie sobie. Mamy przycisk staw, dla nas to najbardziej się urządza, jest opcja wstaw komponent. Więc tak, albo mamy albo wstawiamy komponent, takie są dwie najważniejsze opcje, albo wstawiamy komponent, który sami stworzyliśmy wcześniej, ewentualnie możemy wstawić plik z Content Center. Wspominałem o tym na poprzednim warsztacie, że to jest taki bank śrub, nakrętek, zunifikowanych takich elementów złącznych. Tam najwyżej później z niego skorzystamy, to wam pokażę. To działa, więc nie trzeba prostych śrub, nakrętek i tak dalej tworzyć samemu. Ale w tym momencie interesuje nas wstaw komponent zwykły, więc sobie idziemy, klikamy wstaw komponent i mamy tutaj część pierwszą, część drugą, a w moim przypadku trzecią i czwartą z poprzednich warsztatów jeszcze. Na początku bierzemy sobie pierwszą część i ją wstawiamy. I ona się wstawiła w tym momencie u mnie prawdopodobnie nie wiem jak u was, ale u mnie wstawiła się w punkcie 0,0. Ogółem pierwszy element, który wstawiamy, z reguły powinien pojawić wam się tak samo w 0,0,0. I pierwszy element fajnie wstawić, żeby to była podstawa naszego, czy coś, co wiemy, że jest taką bazą, ponieważ możemy go uziemić w zerze i on nam się nie przesunie. W momencie, gdybyśmy mieli ten element nie uziemiony, tylko on by sobie wisiał gdzieś w powietrzu, mogłoby się okazać, no, że to nie jest fajne i zaczyna nam się rozjeżdżać potem cały zespół, bo w tej przestrzeni możemy złapać element i go gdzieś przeciągnąć, przesunąć bliżej tego, co nam odpowiada, zanim go połapiemy wiązaniami, albo na przykład połapiemy wiązaniami w za małej ilości płaszczyzn i potem łapiemy za jeden element, a wszystkie pozostałe rozjeżdżają się w jakichś dziwnych kierunkach, nie wiadomo dlaczego. Dobra, to tak, wstawiamy sobie komponent. O, teraz mi działa dobrze. Wstawiamy komponent i wstawiamy sobie ten komponent pierwszy. A pytanie, jak sobie wstawialiście, też wam się tak jakby przeniósł do 0,0? Możecie sobie to zobaczyć tu po tym, jak jest że obrócił się trochę cube i to jest tak ustawione. A, no dobra, to jest taki moment 0,0. I teraz i tutaj mamy taką opcję po prostu jak nieruchomy. I jak sobie to zaznaczymy, to widzicie, tutaj po lewej stronie to się stworzyło z
się ta ten niebieska ikonka tego prostopadłościanu zrobiła się spineską. I to właśnie znaczy, że on jest uziemiony. I jak zobaczycie, jak teraz go złapię, to się nie rusza i próbuję przeciągnąć. A jak go sobie odkliknę, żeby być nieruchomy, to już go mogę sobie przesuwać. I to jest właśnie to, że widać, że jest faktycznie uziemiony. Ok, i w ogóle można sobie w opcjach zrobić coś takiego, że jak mamy opcję zespołu, można sobie ustawić, że pierwszy komponent, umieść pierwszy komponent w początku i unieruchom go. Jak sobie to zaznaczycie, to wtedy zawsze pierwszy element wrzucony w zespole będzie uziemiony. Nie będziecie musieli o tym pamiętać. Ja z reguły mam to ustawione, ale mam przeinstalowanego inwentora. Więc jak widzicie, od razu skoczył do zera i jest. I siedzi tu sobie. I teraz tak. Mamy sobie ten jeden komponent, on tu siedzi. Teraz chcemy wstawić sobie kolejny komponent. W tym przypadku ten nasz walec, który stworzyliśmy. I teraz gdzie możemy sobie go przemieszczać w miejscu, w którym chcemy go posadzić na początku. To z reguły nie ma różnicy, pomaga trochę przy ustawianiu wiązań potem, bo nie musimy obracać się we wszystkie strony z kamerą. Więc tak, jak sobie raz jeden wstawiliśmy, on chce nam wstawić jeszcze kolejny obiekt, to już sobie można Escape'em go usunąć, żeby nie załadowywał nam. Jak widzicie, mamy sobie dwa obiekty. Jakby ktoś nie pamiętał, to Shift plus wciśnięte kółko obraca nam widok. Wciśnięty Shift po prostu go przeciąga. I jak widzicie, sobie bazowa stoi, a jak złapię i przeciągnę walec, to walec nadal podróżuje. No i teraz chcielibyśmy, żeby ten walec był jakoś połączony do naszego prostopadłościanu. Co zmienię tylko jeszcze kolor sobie naszego obiektu. Tu można sobie zmienić. Jakieś inne, żeby nam się to łatwiej odznaczało. I teraz jak sobie zrobimy połączenie, mamy tak, coś takie jak połączenie i mamy coś takie jak wiązania. Połączenia są do elementów ruchomych, wiązania są do elementów, które chcemy osadzić w tym miejscu i mają się już nie ruszać. I w naszym przypadku zaczniemy od wiązań, bo to jest dużo prostsze i logiczniejsze. No i moment. Dobra. I mamy sobie tutaj zespół. I mamy różne typy wiązań. Pierwsze to jest zestawiające, czyli tak jakby płaszczyzna do płaszczyzny się przykleja przodem albo zestawia się w tej samej linii równolegle, czy są dwie opcje. Mamy też wiązanie kątowe, czy możemy sobie jeden lub więcej elementów ustawić pod jakimś kątem do siebie. To jest przydatne, kiedy chcemy właśnie najpierw ustawić elementy, że są pod jakimś kątem, a dopiero potem przywiązać te nasze elementy do siebie, żeby się nie ruszały w pozostałych płaszczyznach. Mamy też mamy styczności, czyli kiedy chcemy, no właśnie, dwa elementy do siebie okrągłe bokami albo walec do prostopadłościanu, to właśnie dlatego mamy tutaj też prostopadłościan. Mamy wstawiający, to się przydaje przy śrubach, kiedy wstawiamy śrubę w otwór i wtedy one się ustawiają na przykład. No i wiązanie symetrii osobiście chyba nie udało mi się go nigdy użyć. Ale w sumie pierwsze cztery dość często. Z czego zestawiający jest takim najpopularniejszym. Więc na początku mamy już to wiązanie, więc teraz on nam pokazuje, do czego moglibyśmy się przyłapać. Więc łapiemy sobie jedną płaszczyznę, łapiemy sobie drugą płaszczyznę i zobaczcie, nasz walec się, klikamy OK, żeby zaakceptować i nasz walec przyczepił się tą płaszczyzną do prostopadłościanu. Jak widzicie, on sobie tu siedzi, ale jest związany tylko w jednej płaszczyźnie. Więc zobaczcie, jak sobie ruszam tu w bok albo tam do tyłu, do przodu, to on się rusza, ale góra-dół już się nie da ruszyć. Widzicie? Jest już sobie uziemiony. Gdybyśmy chcieli go teraz sobie uziemić. Przepraszam, miałem połączenie. Oczywiście ogółem praca na inwentorze jest dość mocno pracą na skrótach klawiszowych, bo to mocno przyspiesza pracę. Ja wam pokazuję tu klikaną wersję, żebyście dobrze widzieli, co robię, ale skrót na przykład nawiązanie to jest C. Po prostu C, klikając na klawiaturze i już mamy. Kolejne wiązanie, które moglibyśmy tu przetestować, dołożyć do tego, to jest wiązanie styczności. Moglibyśmy przywiązać tą płaszczyznę do walca. I zobaczcie teraz. Jest sobie przywiązany tutaj. I możemy sobie turlać teraz walce już tylko w jednej płaszczyźnie.
To jest przyczepiony i góra dół, i prawo lewo. Oczywiście możemy edytować te wiązania, które stworzyliśmy. Zobaczcie, jak sobie wejdziemy tutaj w część, pierwszą i drugą, to wyświetla nam wiązania, które są związane z tą bryłą. Więc jak widzicie, tu mamy pierwsze, drugie i tu jest to samo pokazane. I możemy sobie wejść, po pierwsze, tak możemy tutaj wpisać odległość, bo wiązania możemy ustalać nie tylko, że tylko do drugiego, ale też zadać odległość. Jak sobie wpiszemy tutaj 10, to walec odjedzie nam na 10 mm do góry. Możemy także wpisać sobie tutaj, wpisać sobie na przykład 10 cm i on też sobie to przekonwertuje. To uciekło nam bardzo daleko. O, jak w ogóle stanie się coś takiego i chcemy odnaleźć nasz obiekt, albo czasami się zdarza tak, że jakiś obiekt nam gdzieś poleci, jak sobie naciśniemy home, to obraz się dostosowuje do naszego widoku. Ale wrócę je trochę bliżej sobie. O, będzie nam prościej operować i przybliżę. Można także zmienić, nie tylko zmienić tą odległość, wystarczy wejść sobie w edycję tego wiązania i mamy więcej parametrów. Nawet płaszczyznę możemy zmienić, żeby dotyczyło to innej. Pierwszą płaszczyznę wiązaliśmy do prostopadłej ścianu, więc przywiążemy teraz na przykład do tej płaszczyzny. O, i walec już jest tutaj. Możemy także zmienić, żeby był związany do środka. Czyli teraz się klei jeden wewnątrz drugiego. A teraz na tej płaszczyźnie się poruszy. No i żeby teraz pokazać Wam unieruchomiony w pełni element, damy sobie wiązanie i robimy sobie styczne. I teraz zrobimy do tego boku. Zrobimy sobie też do środka. Okay. Gdzie jest przywiązany w każdą stronę. Nie da się już nic z nim zrobić. Będzie sobie tu wisiał. Oczywiście możemy także, jak mamy tutaj zestawiające wiązanie, możemy dać sobie na minusie wiązanie. Ten i wtedy jedno wejdzie nam w drugie. W tym przypadku tego nie widać, ale jakbyśmy sobie na wiązaniach styczności zrobili trochę zmian, to o, gdzieś może być sobie i tak. Oczywiście jakbyśmy robili inspekcję kolizji, potem to mogłoby nam to wszystko wylecieć. No ale może sobie tak wyglądać. I jak sobie macie to samo co przy szkicu, tutaj też mamy parametry. I te wszystkie parametry, które zmienię teraz z palca, możemy wejść sobie właśnie w zakładkę parametry. Oczywiście wyświetliły się na drugim ekranie. Więc można sobie tutaj wpisać z palca te wartości, zmienić tak samo. Ten drugi styczny nie chce mi się połączyć. Mówi, że tak się nie da. Drugi styczny. Poczekaj, a masz jakiś konkretny błąd, czy... Zaraz ci przeczytam, poczekaj. Nowe połączenia są w konflikcie z istniejącymi powiązanymi zespołu. Okej, okay, a jesteś pewien, że nie robisz na przeciwległych? Bo zobacz, ja mam te dwa. A nie wziąłeś na przykład na przeciwległych wiązań? Powiem szczerze, że nie wiem. Ty masz na tym samym komputerze Discorda i Inventora? Co? Niestety nie. To inaczej, spróbuj usunąć sobie te wiązania, bo teraz rozumiem, że robisz drugie styczne i ci wyleciało. Tak, to drugie. To pierwsze niby weszło, ale nie jestem pewien, czy o to może chodzi. To inaczej, to usuń sobie oba wiązania styczności po prostu. Czekaj, a ja najwyżej to przeklikam jeszcze raz, żeby... No dobra. Okej, okay, dobra. Ja mam teraz tylko w Zecie go związanego. Więc teraz po prostu bierzesz wiązanie, robisz wiązanie styczności. Ja sobie robiłem wewnętrzne wiązanie styczności, to nie ma dużej różnicy. A, chyba że poczekaj, a robiłeś. Nie, no zewnętrzne wiązanie styczności też by zadziałało, to nie ma różnicy. Więc sobie robię jeden na bok i drugie sobie robię na bok walca. I możesz teraz kliknąć zastosuj. I drugie robisz na bok sąsiadujący. Tylko przeciwny, no inny niż te dwa wcześniejsze wiązania, co robiłeś. I łapiesz z drugiej strony. Dobra, teraz działa, dzięki. No może właśnie któreś nie te płaszczyzny złapałeś. I
Bo jeszcze jest ta płaszczyzna pierwsza, gdzie ze stawiającym to wiązaliśmy. O tym też musisz pamiętać. A, no tak, dobra. Więc może się to stopnie. Okej. Okay. I jak widzicie, teraz mamy wiązania. Ale w sumie patrząc na rysunek, nie do końca wiemy, jakie mamy użyte wiązania. Mamy także tutaj właśnie, w zależności, jak coś jak pokaż, w zależności, jak sobie klikamy na dany obiekt, on pokazuje zależności związane z tym obiektem. Czasami musimy coś zmienić, a nie jesteśmy pewni, które to jest związanie, to jest właśnie najszybszy sposób. I tu, jak sobie najedziemy, to on nam pokazuje, które rzeczy, no i możemy przejść do edycji. Możemy także wyłączyć tymczasowe wiązanie, bo na przykład mamy dwa skrajne położenia danego obiektu. Czy co? Poczekajcie, pokażę wam to inaczej. Sprawdzę, jaką mam średnicę tego walca. Ogółem jest takie narzędzie, o, tego nie wprowadzałem ostatnio, które się nazywa zmierz. Pod klawiszem M, jak measure. Tu jest też w narzędziach zmierz. Ale ogółem M, my wciśniemy, to mamy mierzenie różnych rzeczy. Więc w tym przypadku chcę sobie zmierzyć średnicę. Więc sobie patrzę, obwód, pole. Teraz zmierzyłem, kliknąłem na całe pole, a żeby zmierzyć średnicę, to muszę sobie kliknąć tutaj na, żeby się podświetliła sama krawędź. I wtedy średnica jest 15. OK. I teraz sobie chcę wrócić i zedytować jeden z moich elementów, który tworzyłem wcześniej. I mogę to zrobić w dwojaki sposób. Mogę po prostu otworzyć ten element albo otworzyć go tam. Mogę go tak, otworzyć stąd i on wtedy się załaduje. Jezus, nie wiem, co ten mój inwentory dzisiaj tworzy. Załaduje się jako nowa karta. O! Załadował się w ten sposób. A mogę także po prostu wyjść sobie do domu i otworzyć tutaj stąd z plików ostatnio używanych moją część. I chciałbym zrobić coś takiego teraz, żeby zrobić ten prostopadłościan, ale z wyciętym sobie walcem w nim w środku. Więc klikam na tej płaszczyźnie, w której chcę wyciąć walec. Stworzę sobie okrąg. I chciałbym ten okrąg zrobić sobie po środku, ale od razu, żeby go nie wiązać milionem wiązań, no to łapię sobie w ten sposób, najeżdżam, on mi już przyłapał, że tu będzie środek, widzicie, potem pokazuje się linia, że jestem w linii tak jakby tego punktu środkowego, robię to samo na drugiej krawędzi, czyli jak się świeci na żółto, to jest gdzieś, a jak się świeci na zielono, to tak jakby przedziela nam linię na pół i teraz lecę sobie na spotkanie tych dwóch punktów. Dobra, muszę zrobić jeszcze tak, muszę zrzutować geometrię najpierw, przepraszam. Czyli rzutuję sobie to i to. Rzutowanie geometrii, jakby ktoś nie pamiętał, to jest jakby przenoszenie wymiaru, przenoszenie jakiejś krawędzi, płaszczyzny z istniejącego już elementu, elementu naszej części na ten nowy szkic. I teraz w tym momencie nasz szkic zawiera te dwie żółte linie proste. No i teraz jak chcemy już sobie stworzyć ten okrąg na środku, no to już mamy tu sobie ten punkt. O, i widzicie, on teraz nam podpowiada te dwa środki. No i teraz mogę sobie stworzyć 15. Syk. Teraz zobaczymy potrzebne wymiary 2. Teraz pytanie, które? Myślę, że chodzi mu o ten wymiar. Tak. Zostawiam, że chodzi mu o ten wymiar. Ale to byłby syk. A, widzicie, on sobie, mimo że narysowałem to w środku, to on sobie tego nie uwiązał, więc najprościej w tym przypadku mamy tą linię, więc sobie łapiemy dyszkę, cyk, sobie łapiemy dyszkę, ok, i piszę tutaj w prawym dolnym rogu, że nasz szkic jest w pełni związany, więc możemy z czystym sumieniem zakończyć go i przejść do wyciągnięcia. Wiadomo, że mamy tylko tą jedną płaszczyznę, łapiemy sobie do tyłu. Od razu nam się zmieniło na wycięcie i bierzemy sobie na wylot. I cyk, ok. Widzicie, mamy taki prostopadłościan z wyciętym w sobie elemencie, z wyciętym sobie wyłeczkiem. Ogółem, o, to jest jeszcze rzecz, o której wam wcześniej nie powiedziałem. Jak sobie przejdziemy, to jest najprościej tu w widoku na górze, to mamy różne style wizualne, jak sobie chcemy patrzeć. Ja mam włączony cieniowany z krawędziami, pomaga mi to zobaczyć krawędzie. Z reguły możecie mieć włączony realistyczny, chociaż pewnie, chociaż raczej cieniowany powinniście mieć włączony. To sobie bardzo polecam włączyć cieniowany z krawędziami. Czasami jak właśnie chcemy się dowiedzieć, jak coś wygląda w środku, albo nie, jest coś skomplikowane, to możemy włączyć na przykład cieniowany z ukrytymi krawędziami. Widzicie, o, sobie można wtedy podejrzeć. Więc ogółem polecam cieniowany z krawędziami. Ale inne
fajnie wiedzieć, że są też inne tryby, bo czasami są sytuacje, gdzie wam może się przydać. Dobrze, to sobie teraz tutaj zapisujemy ten element i wracamy sobie do naszego zespołu. Widzicie? Stworzył się tutaj od razu nam walec. O, tu mam akurat widok bez krawędzi. Widzicie, od razu to wygląda inaczej, jak sobie włączę cieniowany z krawędziami, co mam krawędzi gdzie wszędzie. I chcielibyśmy teraz umieścić ten walec w tym okręgu. Więc usunę poprzednie w sumie wszystkie wiązania, są nam już niepotrzebne. Widzicie, teraz sobie to lata luźno, to nadal jest w środku zablokowane. I wracamy do zakładki złóż. Bierzemy sobie wiązanie z powrotem i w tym momencie wstawiające. Bierzemy sobie tutaj tą płaszczyznę górną i ten okręg. Jak zobaczycie, on się wstawił w ten sposób. Czołowo skleił tę płaszczyznę do siebie. Można też skleić je wzdłużnie do siebie i wtedy tak. Widzicie, walec się schował do środka. Teraz na przykład sobie zaakceptujemy. Teraz mamy w ten sposób to zrobione i chcemy sobie zrobić tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda w środku, to właśnie możemy przełączyć na styl wizualny, na przykład właśnie z ukrytymi krawędziami, a już widzimy, że nasz walec sięga tu sobie dotąd. O. Dobra. Do tego jeszcze wrócimy, bo to, że walec jest w środku, nam się przyda przy ruchach zaraz. Ale tak, usunę to wstawiające wiązanie. Wyciągnę sobie nasz walec. Wyciągnę sobie wiązanko. I tak, styczne już mieliśmy. Wstawiające wam teraz pokazałem. A jeszcze kątowy. Możemy sobie złapać. Tak, mamy dwa elementy, więc sobie zmienimy tutaj nawiązanie na kąt dla dwóch elementów. Łapiemy sobie tutaj drugi. I możemy ustalić, pod jakim kątem chcemy, żeby te płaszczyzny względem siebie były. Teraz jest 0,0. Tak, i teraz możemy sobie wpisać tutaj kąt, na przykład 50 stopni. Ogółem związania jest jeszcze taki numer, że można je łapać i przeciągać za strzałkę, na przykład w tym przypadku, tylko. Czekajcie, zaraz zobaczycie w środku kątowego. Nie, w środku kątowego nie mogę tego zrobić, ale widzicie, to jest wiązanie kątowe. A teraz, kiedy usunę sobie to wiązanie i wrócę do poprzedniego jeszcze, stworzę sobie wiązanie zwykłe, to zestawiające i zestawię to do siebie płaszczyznami, to mogę sobie zrobić tu odsunięcie jakieś. Widzicie? I tak samo to wszystko. Ja mam coś zrobić, ale. Dobra. To tak, jeśli chodzi o wiązania, to trochę chaotycznie, ale chyba wam pokazałem wszystkie rzeczy. A już wiem, co chciałem. Z tymi strzeczkami, co teraz chciałem pokazać. To patrzcie, jak sobie wrócę do części pierwszej. I na przykład robiłem tu wyciągnięcie, bo tego chyba nie pokazałem ostatnio. Przesunąłem sobie znacznik od końca części, że powinien to ostatnie wyciągnięcie i wejdę sobie tutaj w to wyciągnięcie nasze, to mogę wpisać z palca te 20 mm, ale mogę też złapać po prostu za strzałkę i sobie to poregulować też ręcznie na oko, jak czasami mam jakąś taką sytuację, że potrzebuję, że jeszcze nie jestem pewien, jak chcę coś być, a tak sobie na oko złapać, to właśnie mogę sobie wyciągnąć i dopiero potem dopasować. Okej. Okay. Wracam do naszego zespołu i tak, związań poczekajcie, połączenia, tak, chciałem teraz wspomnieć o połączeniach. Z połączeń mamy różne tutaj typy połączeń, automatyczne, że się dobiera, a też różne takie obrotowe, przesuwne i tak dalej. W sumie omówię chyba głównie przesuwne, bo to są takie, które najczęściej używam. Nie jest to. Mam wrażenie, że to nie jest najprostsze w swoim użyciu. Rzeczy, którym się udało inwentorowi zrobić. Ale zaraz, czekaj, patrz. O.
Tak. To sobie sorry, że przerwałem, mam teraz taki problem, bo jak robiliśmy te połączenia klipowe, ustawiliśmy komp 50 i nawet jak usunąłem to wiązanie, to mój walec nadal jest obrócony o 50 stopni. Jak go z powrotem obrócić, żeby był tak jak u ciebie? Możesz zrobić wiązanie i zrobić je tam na 0 stopni. W sensie, wiesz, zrobić to wiązanie kątowe i ustawić je na 0 stopni. Patrzcie, jak sobie zrobisz tak i tu sobie zrobisz to na 50. O, chodzi ci o to, że miałeś tak i go sobie usunąłeś i tak ci został walec, tak? Tak, jak mówisz, no, ustawiam kątowe za 5. Zrób sobie wiązanie. W sumie nie wiem, jak ja z tego wyszedłem, że mnie to nie czekało. O, okej. Okay. Chciałem coś na duże zaklikać. Dobra, pokażę teraz połączenia. Ogółem uważam, że to działa dość upierdliwie w inwentorze. Sam za dużo się z tym nie bawię. Mam gdzieś czasami... Właśnie najczęściej używam tych połączeń... Właśnie połączeń tych przesuwnych. Ponieważ, na dobrą sprawę, jeśli projektujemy coś, to z reguły robimy wiązanie. Bardzo rzadko używamy elementów przesuwnych. Dopiero kiedy mamy coś, co z reguły nam się rusza w środku naszej konstrukcji w ten sposób, że może kolidować z czymś. No ja na przykład w szachach używałem przesuwnych, żeby symulować sobie ruch szyny z jednej strony na drugą, żeby zobaczyć, czy nie ma kolizji nigdzie po drodze i czy wszystko się zgadza. Więc patrzcie, jak sobie zrobimy wiązanie przesuwne i teraz tak, musimy złapać sobie element. Możemy, jakby, teraz pytanie, gdzie chcemy przypiąć nasze wiązanie. To za bardzo nie ma różnicy, jedyne tyle, że to będzie punkt zerowy, więc jak sobie przypniemy, popatrzcie, to jest bardzo, złapanie tego jest niezłym majstersztykiem. To ja cię złapałem sobie środek naszego walca, więc uznamy, że to będzie element bazowy, po którym będzie sobie to jeździło. Więc o, uwaga, moment, złapę, dobra. Moment. Tak, więc ok. Tak, chcę kontynuować i teraz łapiemy sobie... Moment. W przypadku walca on mi chyba tego tak łatwo... Nie, muszę to zrobić na połączeniu walcowym. O. Gdzie on jeszcze sobie tu dokłada ruch obrotowy? O, ale mamy to niby umiejscowione sobie. Czy część nam się naprawdę uwolniła? O, widzicie? Możemy wtedy, teraz mamy sobie ładny ruch. Tak jakby w tej osi. No i na przykład jeśli chcemy, to co mówiłem, że można łapać, to potem sobie wiązaniami je wyłączać. Teraz możemy sobie złapać tutaj wiązanie. Zrobić sobie to wzdłużne. I na przykład odsuniemy sobie je na 5, żeby troszkę, żeby było na minus 5, żeby to nam troszkę wystawało i żebyśmy widzieli, że to wystaje. Ok. I teraz mamy to równoległe. Możemy teraz je wyłączyć. OK, wyłączamy sobie i robimy wiązanie z drugiej strony, takie samo. OK, gdzie też nam wystaje. OK, więc mamy teraz jedno i drugie wiązanie. To jest włączone, więc mamy teraz z tej strony nasz element, ale jak wyłączymy to wiązanie i włączymy to pierwsze, to mamy symulację jakby tego naszego walca w dwóch skrajnych położeniach. Dzięki temu możemy, jeśli wiemy, że to jest na przykład nasz maksymalny ruch, to możemy to przetestować w ten sposób. Oprócz robienia tego w ten sposób, można to zrobić jeszcze w trochę mądrzejszy sposób, a mianowicie, jak mamy nasze połączenie walcowe, możemy edytować i jest coś takiego jak granice. Możemy przyjąć sobie, patrzcie, możemy sobie przyjąć połączenie liniowe. Teraz jest bieżące minus 10. I damy sobie początek na przykład 10. I damy sobie koniec minus 10. Oj, widzicie? Teraz mamy to samo, tylko mamy granicę zrobioną za pomocą ruchu. Więc oj, tu można sobie animować, ale to animowanie chyba nie najlepiej działa.
Ale jak widzicie, możemy sobie stworzyć w ten sposób prosty taki ruch, żeby symulować nasz element, że sobie działa. I ewentualnie w tym momencie, jeśli właśnie włączymy sobie to wiązanie równoległe na jednym z końców, no to on w tym momencie się tu usztywni. Jak go wyłączymy i włączymy drugi, to nam się pokaże po drugiej stronie. No i jak wyłączymy, no to mamy sobie walec w tym i możemy w ten sposób robić proste ruchy. W ten sposób możemy też właśnie spiąć tym wcześniej, co pokazywałem, połączeniem. Czekajcie sekundkę. Tak, jak sobie pokazywałem wcześniej, że było też takie przesuwne, to przesuwne raczej dotyczy, możemy użyć, kiedy właśnie chcemy na przykład wózek po szynach robić, ale nie w okrągły, tylko są na przykład kwadratowa szyna. I wtedy łatwo możemy przyłapać dwie płaszczyzny ruchu i zrobić ruch. Chcę wam też pokazać, o co w tym chodzi, bo to jest coś, czego używałem. W tym momencie sobie skopiowałem naszą część pierwszą, bo to jest kwadrat do kwadratu. Prostopadło się do prostopadło ścianu, więc łapię sobie połączenie, łapię sobie przesuwne, łapię... nie, dobra. Najpierw chyba właśnie klikam element teoretycznie ruszany według niego, więc patrzcie, złapię sobie tutaj, one się przykładają i widzicie, mam teraz ruch. Zakładając, że jedno byłoby szyną, a drugie byłoby wózkiem, w ten sposób można by zrobić ruch, no i można tak samo tutaj zrobić różne linie trasowania, można tak samo wyznaczyć granice. To jest takie, trzeba trochę połapać, jak widzicie, wam pokazywałem, że trzeba delikatnie gdzieś poszukać elementu, żeby złapać dokładnie ten element, który nas interesuje. Ale o, widzicie sobie. A miałbym takie pytanie. Jak robisz właśnie to przesuwne, to możesz ustalić kierunek, według którego będzie się to przesuwać? Ograniczenie, tak. Mogę ustawić tak samo jak wtedy, kiedy miałem walcowe, to tak samo tutaj możemy sobie wejść w edycję i możemy tutaj tak samo wyznaczyć granicę. Więc możemy sobie wyznaczyć, nie wiem, początkową 10 i końcową minus 10. O, więc tak samo możemy ograniczać ruch. Tak, ale chodzi mi o to, że teraz on idzie góra-dół, a żeby ustawić, żeby szedł przed prawo-lewo. Aha, okej, w tym sensie. To już ci patrzę, na pewno się to da, tylko teraz pytanie, to jest linia trasowania. Gdzieś mogę zrobić tak, że złapię sobie, czyli teraz się dobrze złapało. Mogę sobie złapać tą linię trasowania do tej linii trasowania. Zobaczmy, czy to będzie, o, że teraz wyznaczyłem linię, wzdłuż których się to porusza. Bo sobie przyjął automatycznie przy pierwszym podejściu. O, w ten sposób teraz mamy granicę i na jednym, i na drugim. A to można właśnie tu zmienić. Z tego można potem jeszcze tworzyć animację. Mogę sobie stworzyć sterowanie, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądać. O, więc mam po prostu sobie symulację ruchu. I mogę to nawet nagrywać. Ale nie nagrywałem tego nigdy, więc nie będę się zagłębiał w tą część, ale zakładam, że to wystarczy kliknąć to i to jest, no, nagra tego jakiś filmik, więc możemy łatwo pokazać komuś efekt. No i tak samo widzicie, po kroku mogę sobie przejechać to w razie czego. Tak. Z takich rzeczy jeszcze tutaj, to możemy robić tak samo jak w schemacie możemy klikać płaszczyzny normalnie. To się, jak w szkicu, przepraszam. To się za dużo od siebie nie różni, tylko tutaj operujemy na całych bryłach, a tam operowaliśmy na liniach, strzałkach i tak dalej. Tak samo z elementów można tworzyć szyk. Można odbić komponent wzdłuż jego osi. Zastanawiam się, nie mam żadnego elementu, żeby wam to dobrze zobrazować, bo moje elementy są dość symetryczne, ale po prostu robimy odbicie lustrzane danego komponentu i on tworzy nam nowy element, nową część, która jest powiązana z tą częścią bazową, więc jak zmieni jakiś element w części bazowej, to w tej nowej części, która jest odbiciem lustrzanym, też to zaktualizuje. Więc tu nie ma problemu z tym. Ogółem jak tworzymy większe jakieś zespoły i zaczynamy mieć problem z tym, że komputer zaczyna trochę oszczędzać zasoby, bo w tym momencie Inventor jest dość zabijającym programem i jeśli mamy, załóżmy, nie wiem, 50 części w jednym złożeniu, to i zmienimy tą jedną część w podpliku, to Inventor sobie nie wyłapie tak łatwo, tak jak teraz, że mamy zmiany, tylko zaświeci nam się tutaj
ten piorunek, żeby zaktualizować, i wtedy jak go klikniemy, to zaktualizuje nam się wszystko tutaj w tym pliku. Tak. Z takich tu rzeczy to w miarę tak wszystko przeklikane. Przeklikałem. Pokażę wam jeszcze. O. Czasami jest tak, że zrobimy jakieś wiązania, że w wyniku zmian jakichś elementów nasze wiązania się uszkodzą. Bo na przykład to, co stworzyliśmy, jest sprzeczne z czymś innym. Na przykład tak sobie tutaj. O, widzicie, że jest zaakceptuj powiązanie. I teraz widzicie, tu nam się świeci, że wiązanie jest sprzeczne. Także tutaj nam się podświetlił element, że no mamy jakieś uszkodzone wiązanie. Jak sobie klikniemy, to nam pokazuje, co jest uszkodzone. No i tu ma napraw, teoretycznie zależność sprzeczna jest nam w stanie. Nie jest to najlepsze narzędzie do rozwiązywania problemów, chyba że go nie mam do końca używać, no ale daje tam jakieś opcje, więc już my możemy usunąć to wiązanie. Możemy też sobie zmienić tak, żeby nam pasowało, sprawdzić. Czasami jest to się przydaje, kiedy mamy jakieś złożenia drobnych, dużej ilości elementów zależnych do różnych rzeczy i czasami zmieni się długość jednego komponentu i wtedy nam się właśnie w ten sposób to rozjedzie. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, co, gdzie się wydarzyło. Pokażę wam jeszcze kilka takich rzeczy narzędziowych, jak z tego korzystać, tylko odpalę bardziej skomplikowany projekt. O chwilę, jakbyście po prostu popatrzyli na to, co pokazuję bez takiej części klikanej. Teraz na projekcie przy szafów. To jest dość złożony element. Tak, o, to może było też. Czekajcie, pokażę wam to jeszcze raz, bo to może za szybko przeklikałem, a to też może się przydać. Element. Dobra, to tak. Jeszcze raz, jak sobie odpalam ten projekt, który mam, to wyskoczyło, że rozwiązał połączenie, bo on zgubił jeden plik. Nie wiem, dlaczego go zgubił, bo to jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, to jest poza ścieżką przeszukiwania projektu. Tego on to sami gubi. No i to możemy albo pominąć ten element, on będzie nieaktywny, albo po prostu go otworzyć, albo podmienić. Więc w tym przypadku możemy, tu akurat wiem, że to jest to, więc. O, widzicie, jest problem tym, że nie jest w ścieżce wyszukiwania pliku aktywnego projektu, bo on jest poza tą ścieżką taką całą projektu, z uwagi na to, że to jest płytka PCB wygenerowana z KiCada akurat. No i dlatego muszę ją ręcznie za każdym razem potwierdzać, że to jest tu. Teraz tak, to jest to właśnie, o czym mówiłem, że jakieś zmiany były na poszczególnych komponentach, tylko w tym przypadku nie zaktualizowałem głównego złożenia, zanim go zamknąłem, więc teraz muszę sobie uaktualnić mój zespół do wszystkich najnowszych plików, jakie ma zaciągnięta. Oj, widzicie, to tu był ten piorunek przez chwilę, więc to było coś, co aktualizowałem poza tym złożeniem, a nie miałem odpalonego złożenia. I on właśnie sobie. Pokażę wam jeszcze raz teraz z tym działaniem tego przycisku. Dobra. Ok. To sobie kliknę. Tak, sobie kontynuuję otwieranie. I teraz sobie nie uktualnię zespołu w tym momencie. Tylko wam pokażę, jakby to działało tak normalnie w trakcie pracy. O, widzicie, tu jest piorunek, że jest znaleziony jakiś nowy element do podmiany. I tutaj na górze mam też aktywny teraz ten przycisk aktualizuj lokalnie. Jak sobie go kliknę, to on podmienia sobie ten element tutaj lokalnie w tym moim projekcie. I jest wszystko ok. To, co mówiłem właśnie o tych ruchach i o przemieszczaniu, możecie sobie zaobserwować tutaj na przykładzie tej osi. Jak sobie pokaż, to tu mam wiązania. Czekajcie. W ogóle pokażę wam najpierw, to popatrzcie. W inwentorze także wszystkie elementy można potem łączyć sobie w foldery. I to dość mądrze zorganizować. Jest trochę mniejszy bałagan dzięki temu. I tak, tutaj mam tą moją ośkę sobie. To nabyła w. Powiem w. Tak, więc muszę. Jak sobie rozwinę ten element, bo to jest złożenie w złożeniu, to tutaj mam pokazane elementy składające się na to złożenie i mam także pokazane wszystkie. Mam pokazane także te. Jezu. No, uciekło mi słowo. Zależności. Zobaczcie, jak sobie to otworzę. O, cik. O, widzicie, tu mam zależności zebrane w ramach tego, bo tak,
Tu mam X-Motion, tak się nazywa moje złożenie. Tu są zależności dotyczące, tutaj te, co widać na wierzchu, to są zależności składające to złożenie X-Motion do jakiegoś elementu głównego w tym złożeniu. A jak chcemy wejść w zależności istniejące w złożeniu X-Motion, to one tutaj są z środku. Jak sobie pokażę wam, o co chodzi, żebyście się nie zgubili, jak sobie otworzę to X-Motion. I tutaj też są wszystkie zależności. O, po kolei wysunięte, rozwinięte, widzicie te? I to są zależności dotyczące wewnątrz tego złożenia. No i to są te tutaj pojawiające się. Jak sobie mam na przykład tutaj, widzicie, zestawienie z jednej strony, no jest ujęcie wyłączone. A, poczekajcie, znajdę sobie teraz. O, teraz zobaczcie, jak wyłączę sobie to zestawienie. Aha, mogę go tylko, przepraszam, wyłączyć ze środka tego złożenia. To jednak się tak nie da. Nigdy nie robiłem w ten sposób. Ok, teraz patrzcie, tutaj mamy te zależności. I tak, wyłączamy sobie to. I teraz włączamy to tu na dole. I w tym momencie wózki przejeżdżają mi na drugą stronę. Sobie zapisuję. Wracam do projektu złożeniowego. I teraz widzicie, tutaj jest, że mam jakieś aktualizacje mi wprowadzone. Jak sobie kliknę aktualizuj, to mi przejeżdża cały zespół na tą stronę i mogę na przykład ocenić, czy tutaj nie ma nigdzie kolizji. To tak. To z takich rzeczy dotyczących tych skomplikowanych złożeń najtrudniejsze. I to sobie nie zapisuję, które musiałem, potrzebowałem innego projektu, a teraz wrócę do tego projektu, co miałem wcześniej z wami. Ok. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko to, co tam pokazywałem, nie było jakoś zbyt skomplikowane i zbyt przekombinowane. Pokażę wam teraz jeszcze jedną rzecz dotyczącą wstawiania plików z Content Center. Content Center jest to biblioteka inwentorowa do znormalizowanych części. I tak, jak sobie ją otworzymy. Nie wiem, czy wam będzie działać. Powinno działać, ale czasami inwentor ma problemy z zainstalowaniem sobie tych elementów z Content Center w trakcie instalacji inwentorowej, więc istnieje taka znikła szansa, że wam to wyleci. Ale może się uda wam wszystkim to włączyć. Jakby komuś wyleciało, to powiedzcie. Tu i tak nie będziemy za dużo siedzieć. Więc tak. Mamy tutaj różne rzeczy w kategorii. Nawet kable, wiązki przewodów, kształtowniki i tak dalej. Ale to, co najczęściej nas przy naszych projektach interesuje, to są mocowania. Tak, jak sobie wejdziemy mocowania, to mamy kołki, nakrętki, nity, podkładki, śruby i tak dalej. No i jak sobie wejdziemy w śruby, to mamy różny typ śrub. Na przykład sobie w tym przypadku weźmy sobie zubem wpuszczanym śrubę. I teraz zobaczcie, mamy tu różne typy. Oczywiście kupujemy sobie śrubę, to z reguły albo wiemy, jaką chcemy, bo te normy określają parametry, albo po prostu patrzymy sobie w sklepie najpierw, co chcemy kupić, albo po prostu bierzemy zwykłą śrubę, pierwszą z brzegu, która nam pasuje, elementami i dobieramy rozmiar. No w przypadku weźmy sobie na przykład tutaj tą, zobaczcie, no jest stożek, jest imbus, ok. Sobie wstawiamy, sobie czekamy. Czekajcie. O, dobra. I teraz mamy wybór, jaką chcemy śrubę. W tej normie, w tym szeregu śrub nie mam M mniejszych niż M3. Musimy sobie wybrać. Mieliśmy tam otwór średnicy 15. Weźmy sobie 14, a tam zmniejszymy. No i weźmy sobie na przykład długość 20, 40. I ok. Dobra. Inwentor sobie pomieli. I wstawi teraz nam taki element. Trochę bydlaszcza śruba, nie powiem. No i jak chcemy zamocować śrubę, no to po prostu możemy w tym przypadku wziąć zwykłe wstawianie. Łapiemy sobie tutaj. Mamy ten kołnierz spasowany do tego, bo nie mamy żadnej faski zrobionej w naszym elemencie pod tą śrubę. No i cyk. I mamy. Mamy wstawioną, widzicie. O. Jak sobie poprawię tylko tutaj, w tym. O!
Chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że jakby poziom edycji właśnie możemy sobie edytować bezpośrednio stąd. Pozostałe rzeczy się tak robią półprzezroczyste, a tu mamy naszą, nasz element. Jak sobie wejdziemy w ten element, wejdziemy sobie w szkic, zmniejszymy sobie to do 14. Mamy śrubę 14, żeby to nam ładnie pasowało. O. I widzicie, sobie mamy śrubę włożoną w to. Możemy także sobie jeszcze poprawić to, żeby ona się nam ten łebek chował. Więc sobie wejdźmy w edycję tej części. Tylko że ta śruba jest taka duża, to powiększę trochę bloczek, na którym operujemy. To wszystko mogę tu sobie z poziomu tak operować właśnie, nie wychodząc z naszego zespołu. W przypadku takiej małej ilości elementów jeszcze jest to w miarę wygodne. Jakbyśmy przeszli do posiadania dużej ilości elementów, to często jest łatwiej otworzyć nam to osobno. Patrzcie, o tu. Teraz sobie damy tutaj 30. Ok. Widzicie, teraz śruba została nam tu, otwór nam się przesunął. No nie uzależniłem jednego od drugiego, więc jeszcze zrobię tak, żeby otwór był sobie na środku. Tu sobie dam 15. Tu sobie dam 20. Ok. Powrót. O, gdzie sobie teraz mamy śrubę na środku? Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Wejdziemy sobie w fazowanie. Fazowanie jest tutaj. Możemy sobie tą krawędź sfazować. Robimy sobie. Widzicie, tu jest odległość taka sama, więc to jest ścięcie pod kątem 45 stopni. No i tu sobie powiększę. Na przykład do 7. Ok. Dobra. Wracamy do naszego złożenia. I teraz widzicie, pojawiły się nam błędy podczas aktualizacji, ponieważ zniknął ten pierścień w tym prostopadłościanie, do którego była podłączona ta śruba. Więc akceptuj. I tak, mamy jedno uszkodzone. Patrzymy sobie. To jest uszkodzone. Patrzymy, część pierwsza CNS, to jest część pierwsza, to jest śruba, część druga to jest nasz element. I widzimy, że mamy podświetlony mocniej tylko ten element w śrubie, a w tym naszym bloczku już nie. Musimy sobie wejść w edycję. Widzicie, autentycznie nam weszło w tryb wyboru drugiej części, bo no ma puste to powiązanie, znikło mu. Jak sobie klikniemy tutaj i teraz sobie ustawimy wyrównane, to mamy ładnie sobie śrubę schowaną w naszym elemencie. Ok. I teraz na przykład jakby nam się znudziło, zmieniłoby się coś i potrzebowalibyśmy dłuższą śrubę, bo na przykład nam się coś zmieniło w środku, to nie musimy jej usuwać. Możemy sobie po prostu wejść w tą śrubę i wejść sobie tutaj jest, zaraz znajdę, zmień rozmiar. I odpali nam się ta nasza tabeleczka. Ładna, co wtedy? O, i możemy sobie na przykład wziąć dłuższą śrubę. I ona w tym miejscu zaktualizuje. Ok. Tu sobie zapiszę wszystko tak dla wszystkich. Ok. I teraz nie wiem, czy pamiętacie, jak robiliśmy sobie projekt w Zapie wtedy, to mówiłem wam o zmianie takiej ścieżki, o zmianie w projekcie, o zmianie jednej ścieżki. Jak sobie wyjdę w projekt, czekajcie, otworzyło mi nam ten komputer. Na tym ekranie, co trzeba. Ok. I tu są warsztaty, i tu są opcje folderu. Widzicie, przeniosłem pliki Content Center do folderu projektu w CC. Jak sobie teraz otworzę folder, widzicie, to mam zrobione. Czekajcie, już wam wracam na ten drugi ekran. Inwentor. O, dobra. Mam to zrobione sobie tutaj. Jak sobie wejdę w inwentor warsztaty Konar. Widzicie, tu mam folder CC. PL, PL, norma. I tu mam te elementy wszystkie, które używałem w tym naszym projekcie do tej pory. Więc no, więc wtedy przenosząc cały projekt, nie mam tak, że mam brakujące części, bo to nam się pojawiło gdzieś zupełnie indziej. Ok. Dobra. To wróćmy sobie do zespołu. Więc tu mam wstawianie z Content Center. I tak, tu mam jeszcze z takich rzeczy, to może to zestawienie.
O, mam na przykład zestawienie komponentów, pokazane wszystkie elementy, ile jest użytych, które często się przydaje potem do jakiejś fabrykacji czy coś. Mam dostępne takie sobie części, numery. Oczywiście inwentor ma dużo jakby też możliwości automatyzacji. Na przykład te parametry można zaczytywać do pliku, z pliku i robić sobie większą automatyzację, ale to z reguły dotyczy jakichś dużych projektów, gdzie mamy różne subwersje różnych elementów. Można też właśnie robić pod projekty, zależne, gdzie zmieniamy tylko jakieś różne, kilka parametrów i mamy nowy projekt z tego samego, ale baza jest ta sama. Myślę, co wam jeszcze pokazać tutaj z takich rzeczy. O, w sumie może tego ostatnio nie pokazałem, a dzisiaj tak w sumie przyszedłem nad tym do porządku dziennego. Elementy, które tworzymy, można pokrywać różnymi materiałami. I nie chodzi tylko o kolor, tak jak tam zmieniłem na różowy, ale możemy też podać, na przykład zmienić to, że chcemy, żeby ten element był stalowy. Oprócz tego, że będzie miał fakturę stalową, to jak wejdziemy sobie w iProperties, pod prawym przyciskiem myszy jest, OK, to mamy różne informacje do tej części, ale mamy też informacje fizyczne. I w tym momencie mamy materiał stal wybrany tam przez nas i gęstość stali. Możemy sobie zmieniać wysokość, dokładność i możemy obliczyć sobie masę naszego elementu, pole, objętość, obliczyć środek ciężkości, gdzie będzie, jakieś elementy bezwładnościowe. Możemy zmienić spalce, też gęstość, możemy zmienić materiał. Przydaje się to, kiedy mamy ograniczenie masowe w naszym projekcie i fajnie byłoby wiedzieć. A wbrew pozorom takie głupie rzeczy jak śrubki dużo ważą. I jeśli mamy, załóżmy, właśnie zrobić porządnie nasz model ze wszystkimi komponentami, to mamy rzeczywiste wymiary. Jak wejdziemy sobie w... Ops, przepraszam. I jak sobie wejdziemy w iProperties całego zespołu, to mamy też obliczone parametry dla całego zespołu. Oprócz obliczania takich parametrów mamy też coś takiego, co się nazywa w narzędziach. Czekajcie, w narzędziach. Przepraszam. Nie w narzędziach. Tylko w momencie. Zgubiłem. W złożeniu? Sekundka. Zgubiłem jedną rzecz, która mnie interesuje, którą chciałem wam pokazać, dość przydatną. Tylko teraz... Narzędzia. Kiedy na pewno nie mogę teraz tego znaleźć. Szukam takiej jednej rzeczy. Słuchajcie. Coś na dworze hałasują. O, dobra, udało mi się znaleźć. W widoku, a coś takiego jak środek ciężkości. Możemy sobie obliczyć środek ciężkości elementu. I dzięki temu wiemy, gdzie jest położony. Ma to znaczenie przy... To jest środek ciężkości, w sensie tego naszego całego złożenia, które to robimy. I tak w każdym elemencie też możemy podejrzeć środek ciężkości. Przydaje się to, kiedy mamy elementy z ruchem. Kiedy właśnie na przykład mamy coś, co porusza się po szynach i chcemy wiedzieć, czy wystarczy podparcie w jednym punkcie, czy potrzebujemy podparcie w dwóch punktach. Ewentualnie gdzie coś podebrać, gdzie coś dodać, żeby nam zrobiło to odpowiednie wyważenie. Jak miałem projekt szachów, to właśnie tam przy projektowaniu też w jednym miejscu używałem tego elementu środek ciężkości, żeby dowiedzieć się właśnie, czy mam na środku i nie będzie nam mi przeważało szyny w żadną stronę wózka i po prostu blokować się w trakcie ruchu. I mamy także w widoku tutaj dość ciekawą funkcję, która się przydaje, jak widok przekroju w połowie, czy też jest zwykły w 3/4 i tak dalej, ale w połowie najczęściej się używa. Bieramy sobie płaszczyznę i bierzemy sobie cofnięcie. Możemy cofnięcie wpisać z palca jak przy wyciąganiu, a możemy złapać się za to i przeciągnąć. O, jak widzicie, pokazuje nam się to, jak to w środku wygląda.
ma to znaczenie, kiedy interesuje nas spasowanie, kiedy nie jesteśmy pewni, czy gdzieś są jak dobrze dobrane wartości, czy chcemy coś zmienić, to zdecydowanie jest to ciekawa funkcja. Wydaje mi się, z takich rzeczy do złożeń najważniejszych chyba byłoby na tyle. Nie wiem, czy ktoś ma ewentualnie jakieś pytania, które mu przyszły teraz na myśl przy tego takim składaniu. Szczerze, i tak najwięcej pytań jakieś zawsze pojawiłoby się w momencie, kiedy zaczniecie pracować nad tym i robić jakieś projekty. Ogółem to myślę, że jeśli takich najważniejszych rzeczy dotyczących złożeń, dotyczących tego, takich podstaw, jak miałoby to wyglądać, myślę, że było na tyle. Szczerze, to, no, to już jest kwestia po prostu tego, że musimy z reguły najlepiej zrobić sobie jakiś właśnie projekt konkretny, nie tak na luźnych przykładach i spróbować to właśnie połączyć, bo tak na dobrą sprawę największą taką sztuką w inwentorze to jest dobrze zrobić część, dlatego w sumie poprzednio poświęciliśmy tyle czasu na tworzenie jej. Ten składanie to już są takie klocki, kwestie właśnie połączeń, wiązań, a dodatkowe jakieś takie rzeczy wychodzą potem w praniu. Są jeszcze tu z analizy wytrzymałościowej i tak dalej. Osobiście nigdy do tego etapu nie doszedłem, bo nie miałem potrzeby, ale są takie rzeczy. Nie wiem, czy macie może jakieś pytania jeszcze do tej części? Jakie co nam się nasunęły po dzisiaj? Okej, okay, zakładam, że jak cisza, to nikt nie ma nic konkretnego do zapytania. Następnym razem, jak się spotkamy, mówię, że za tydzień, bo nie wiem, czy za tydzień, to zajmiemy się czymś takim, co się nazywa konstrukcja blachowa. I stworzenie tego zaraz wam pokażę. O. Mamy coś takiego też jak konstrukcję blachową. To tworzymy w ten sposób, że na prostym arkuszu robimy sobie wycięcia, gięcia i tak dalej, rozwinięcia, zwinięcia i potem dostajemy rysunek techniczny z zaznaczonymi kątami, co gdzie pozwijać. To jest coś, co w sumie dość często wykorzystuje się w naszym przypadku w robotach i różnych konstrukcjach, bo jest to dość tani element, dość tani sposób na wyprodukowanie elementu 3D w przeciwieństwie do frezowania całości. Dużo naszych konstrukcji opiera się i przynajmniej ma chociaż jeden element gięty w sobie. I oprócz tego, tych elementów giętych, nas razem, nadzieję, że się uda, wtedy już chciałbym też przejść do CAM-a, do tego, jak do tego najpierw jak przygotowujemy pliki pod na przykład pod wykonanie, albo jak zrobić też dokumentację, czyli przygotować plik, żeby wysłać firmie do zlecenia i żeby wiedzieli, o co nam chodzi i żebyśmy nie wyglądali na bardzo ludzi nieogarniających. Jak przygotować sobie na przykład plik pod wydruk 3D i jak przygotować plik pod maszynę, żeby go wyfrezować. Dobra, jak nie ma więcej pytań, to myślę, że na dzisiaj to byłoby tyle. I jakbyście mieli jakieś inne pytania, to zawsze możecie się odzywać na priv, czy coś, czy jakieś problemy, to chętnie pomogę. Nie jestem guru, ale coś tam wiem, coś tam się szkoliłem, więc coś tam projektu też zrobiłem. Więc spotkałem trochę już różnych dziwnych przypadków, ale wiem, że są ludzie ogarniający bardziej i na co dzień też z reguły korzystam z pomocy innych. O, jeszcze tylko powiem w sumie, jak jesteśmy w tym widoku przekroju w połowie, tak jak teraz i chcemy z niego wyjść, to tu jest koniec widoku przekroju. To wracamy do normalnego elementu. Dobra, to jak nikt więcej nie ma z pytań, to dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia niedługo. Danke schön, auf Wiedersehen. No, siemanko.